Szymon Hołownia jest dziennikarzem, publicystą, chyba byłym dyrektorem programowym Religia TV, autor książek, bardzo wielu, założyciel Fundacji Cassisi, współpracuje z Telewizją TVN, znany również, tak jak pewnie wielu z nas, znanego z programu Mam Talent. I właściwie po tym, co powiedziałam, no bardzo mnie to interesuje, kim jest Szymon Hołownia. Nie wiem. Znaczy, to musisz jakoś doprecyzować pytanie. No, cóż mam ci odpowiedzieć? Czy w jakiej dziedzinie pytasz? Pytasz o płeć, o... Teraz jest to bardzo ważne. Jeszcze raz? Teraz jest to bardzo ważne. Ważne, ważne, oczywiście. Nie wiem, czy mamy to uzgodnione. Więc, o to możesz zapytać o narodowość, możesz zapytać o, nie wiem, preferencje w różnych zakresach, no śmiało, także jest... Może, okej, okay, bo to nie jest łatwe pytanie, szczególnie dla mężczyzn, tak myślę, bo kobiety wtedy mówią, no jestem taka, taka i tam, wiesz, dużo opowiadają, mam swój temat, ale w każdym razie myślałam, że może byś powiedział, jaki zakres czasu zajmują ci te różne odpowiedzialności i to właśnie jakoś twój plan buduje. Jak to wygląda? Nie wiem, trudno to określić, dlatego że ja mam bardzo dużo tych aktywności, więc one też nie są, że tak powiem, zorganizowane w jakimś stałym, codziennym trybie, typu mam pracę od 8 do 20 i w niej siedzę. Tylko to zależy od pory roku, bo no, pewne zajęcia są sezonowe, tak, w moim życiu. I zależy od tego, jak szybko wyrobiłem się z poprzednim projektem. No, to jest generalnie cały czas zazębianie się projektów. Raz w roku zwykle wydaję książkę, więc muszę ją napisać. Raz w roku zwykle mam talent, więc muszę go zrobić. Raz, mniej więcej 10 razy w roku jeżdżę do Afryki. 10, czasami 8, czasami 12, w zależności od potrzeb, żeby jakby nadzorować, czy koordynować, czy organizować, czy po prostu pracować w fundacji, którą założyłem, a teraz zakładam drugą. Czy założyłem właśnie wczoraj drugą. I to jest jakby, no tego jest dużo, tak? Spotkania takie jak to, czy podobne. Do tego dochodzi jeszcze jakieś cały czas wymyślanie nowych rzeczy. Do tego dochodzą stałe aktywności typu comiesięczny felieton tutaj, cotygodniowy felieton tutaj, pisanie na Stacja 7. No tego jest sporo. Tego jest rzeczywiście sporo, więc to jest bardzo często takie żonglowanie próba zarządzania czasem no, dość karkołomna, natomiast no, ich tego jest sporo. A mam taki pomysł, jakbyś wymienił trzy rzeczy z tych swoich aktywności, że tak rano się budzisz i biegniesz do nich, w sensie, że to jakoś tak w twoje serce... Łazienka. Tak, to jest pierwsze. Drugie, kuchnia. Wiesz co, ja już jestem za stary, żeby się zrywać i biec, bo w moim wieku to już jest tak, że się budzisz i znowu chcesz spać. To każdy tak ma. No wiesz, będziesz w moim wieku, to zobaczysz, to się jeszcze bardziej nasila. Więc to generalnie myślę, że chyba, znaczy rozumiem, że pytasz mnie, co lubię robić, tak? No właśnie, tak. Tak, z tych rzeczy, które robię, no. Więc żadnej z nich nie lubię robić. Natomiast są takie momenty, kiedy niektóre z nich kocham, ale niektóre z nich po prostu czasami mam ochotę rzucić w kąt i mieć takie gorące pragnienie, żeby wszyscy się ode mnie wreszcie odczepili i żebym musiał przestać wszystko dźwigać na swoich barkach i żeby już po prostu iść spać, albo na przykład żyć życiem ludzi, których widuję czasem na ulicy, którzy żyją życiem, a nie pracują, tak jak ja. Więc to różnie, w różnych okresach, wiesz, czasami ma się straszną ochotę pisać, tak, i wtedy wstajesz z myślą, że fajnie, że masz pomysł, że coś sobie napiszesz i że ta myśl gdzieś tam ci świduje i będziesz się bawić tymi słowami. Natomiast czasem jest tak, że cieszy cię to, że robisz projekt w fundacji i on akurat wychodzi, jest fajnie. To jest bardzo różnie, no to ja mam takie ADHD funkcjonalne i mnie bardzo... Ja nie potrafię działać inaczej niż w warunkach płodozmianu, takiego bardzo, bardzo szybkiego, tak? To znaczy u mnie jedna rzecz szybko musi dostępować następną, bo ja się szybko nudzę. Więc muszę mieć zaraz coś nowego, albo jedno w dużej ilości małych dawek. No tak próbuję się oszukiwać już od bardzo wielu lat, żeby cokolwiek z tego wyszło. No i tutaj właśnie mam takie pytanie. Ponieważ no, każdego roku piszesz książkę, jak to robisz? Skąd?
że ktoś ci pomaga i już niektórzy tam mówią środki, że jakiś ghostwriter tam za ciebie pracuje. Nie, nie. Kto to jest? Nie, nie umiałbym pracować z ghostwriterem, ja też sam piszę. Poza tym ja mam chyba taką... Jak już nie potrafię wydać książki, żeby ją wydać, tak? To znaczy tam muszę na niej posiedzieć. Jak to mój kolega kiedyś powiedział, robię takie dziwne wędliny ze 120% mięsa, tak? To znaczy, że normalnie to się robi w 30% i reszta to woda, a ja to tak się staram, żeby jeszcze tam napakować, natrwać, więc mam jakieś takie poczucie odpowiedzialności, głupie czy nie głupie, ale mam. Więc normalnie siadam i piszę. No, ja mam dużo więcej mam pomysłów, mam w tej chwili w głowie niezrealizowanych ich bardzo wiele, a nie mam czasu na to, żeby to zrobić. I chciałbym mieć ten czas, ale do ghostwritera się nie posunę. No, jeżeli to jest jednak moja książka, to chciałbym, żeby... Chyba, że będzie jakiś taki fajny ghostwriter, że się będziemy tak dogadywać, że będziemy po prostu no, tworzyli taki duet, tak? Ale to na razie jeszcze nie spotkałem. Dobrze. I trzecie jakby ode mnie pytanie, bo będziemy tutaj pewnie rozmawiać... Trzecie? Dobra, dziesiąte. No dobra. Będziemy rozmawiać o Fundacji Cassisi, ale chciałam się ciebie zapytać... Bo ja to nudny jestem, my się nie chcą sobie gadać. No wiem, wiem. No. Dlatego zaczęłam od tego. No właśnie, że wszyscy zasnęli. Chciałam zapytać, co ona, ta fundacja, daje Szymonowi Hołowni? Co ona tobie daje? Nie wiem, co mi fundacja daje, wiem, co mi daje Cassisi, tak? Co daje Cassisi? Dużo, to znaczy przede wszystkim dało mi takie poczucie, że... że sposób, czy inaczej, że istnieje sposób na to, żeby sobie z tym światem i z tym złem, które jest na tym świecie, próbować radzić. I ten sposób jest prosty, skuteczny i opiera się na tym, że nie da się tego zrobić samemu. Jeżeli opanuje się metodę, którą my próbujemy opanować, czyli metodę crowdfundingu, to ona się okazuje bardzo skuteczna. Bo jeżeli ja proszę ludzi o 1000 zł, to mi nikt tego 1000 nie da, albo prawie nikt, a już zwłaszcza nie ma po co prosić o pieniądze ludzi zamożnych, bo to się zawsze kończy tak samo i tylko strata czasu to jest. Natomiast w momencie, w którym prosisz wielu ludzi o to, żeby założyli zlecenie stałe na 10 zł albo na 5 zł miesięcznie, to oni tego nie odczuwają finansowo, a my jesteśmy w stanie za to cuda zrobić. Autentycznie jesteśmy w stanie i rok działania tej Fundacji Cassisi to pokazał, jakie cuda da się zrobić. Natomiast samo miejsce Cassisi od samego początku jest moje i bardzo dla mnie ważne, bo to jest szczęśliwe miejsce, bo oni mi pokazali, oni mi cały czas pokazują. Każdy wyjazd tam jest dla mnie jak rekolekcje, tak? To znaczy, że ja sobie jadę, ja nie jeżdżę na rekolekcje, tylko jeżdżę do Cassisi. Bo oni mi pokazują, jak żyć po prostu szczęśliwie, nie mając nic. I myślę, że oni mi dużo więcej dają niż oni. Ja im jestem w stanie czy przez fundację jakoś zapewnić jakieś finansowe, czy w tej chwili żywieniowe, czy medyczne poczucie bezpieczeństwa, ale oni mi zapewniają życie, tak? Czy lekcje życia. No to jest jednak dużo, dużo więcej. Oni potrafią żyć, ja umiem robić. No i tu się gdzieś próbujemy wymieniać tym, co umiemy, co potrafimy. Więc to jest to, a druga rzecz jest taka, że to jest takie, wiesz, nie chcę o tym jakoś, żeby to źle zabrzmiało, ale jest takie poszerzenie perspektywy. To znaczy jest to odkrycie, że świat jest dużo bardziej złożony niż nam się wydaje. I jest na nim dużo więcej kolorów, barw, łez, uśmiechów, przeżyć, historii, niż sądzimy zamknięci w swoim kamiennym kręgu sporów między Tuskiem a Kaczyńskim wokół Smoleńska, czy zastanawiania się nad tym, czy karierę zrobię mając za 30 czy 35. To naprawdę jest świat, w którym codziennie ktoś się rodzi, ktoś umiera. Ja kiedyś liczyłem, to chyba dziennie 100 tysięcy osób umiera na świecie, tak? 100 tysięcy życiorysów się kończy bezpowrotnie i po prostu nie ma ich z nami już. Tutaj coś się zamyka. Ileś pewnie więcej niż 100 tysięcy ludzi się dziennie rodzi, zaczyna się jakiś nowy rozdział. Można tych ludzi spotkać, można się przejrzeć w ich problemach, można podać im rękę, można z nimi rozmawiać, można się od nich uczyć, więc ja generalnie zawsze dużo jeździłem, ale ta Afryka jakoś jest miejscem moim na ziemi, trochę już ją poznałem
I myślę, że każdy powinien mieć takie swoje miejsce na ziemi. Takie, które jest jego lufcikiem, oknem w jego pokoju, tak? Znaczy inaczej, które widać przez okno w jego pokoju, czy które widać przez lufcik, bo to naprawdę dużo zmieni. To ja nie jestem zwolennikiem tezy, że każdy powinien natychmiast się rozebrać do naga i sprzedać wszystko, co ma do ostatniego ciucha i rozlać ubogich, bo to nie jest dobry pomysł dla większości z nas. Dla większości z nas wystarczyło, czy większości z nas wystarczyłoby, gdybyśmy oddali swoje 5 zł, albo 5%, albo zapłacili dziesięcinę, jeżeli już jesteśmy nakręceni. Jeżeli każdy z nas by to zrobił, to świat byłby zajebiście dużo lepszy, przepraszam za tak kolokwialne słowo. Byłby po prostu fantastycznym miejscem do życia. Bo na świecie jest wystarczająco jedzenia, i prądu, i miłości, i wody dla każdego. Tylko to jest niesprawiedliwie podzielone. I ja mogę oczywiście spędzać czas w TVN24 albo w internecie gadując na możnych tego świata, żeby coś oddali, ale i tak nie oddadzą. To, co ja mogę zrobić, to spróbować namówić ludzi takich jak ja, żeby każdy z nas oddał po troszeczkę swojego czasu, swoich pieniędzy, swojej troski, swojej czułości, swojego światła, wszystkiego, co ma, po troszeczkę. I troszeczkę przemnożymy przez milion i wyjdą cuda. Dziękuję bardzo za odpowiedź, chociaż właśnie tą odpowiedzią pokazałeś mi to, co jest w twoim sercu. Dzięki bardzo. To jest w moim sercu. No właśnie to. Czekaj, a usiadł sobie, a tu normalnie to na serca zrobili, wiesz? Kurde. Dobrze, mogę do ciebie mówić, moja droga, bo akurat jeszcze dawno kupowaliśmy aparat USG z funkcją robienia echo serca i wiem, ile to kosztuje. Ile? Wystarczy, że mówię do ciebie, moja droga. Słuchajcie, to kto ma pytanie do Szymona Hołowni? Zapraszam. Dobrze. Słuchaj, już lecę do ciebie z mikrofonem. Jak się nie wywalę na obcasach, to będzie. Dobrze. A jakbyś się wywaliła, to zrobimy modlitwę o uzdrowienie i wstańcie. Dokładnie. Rozmawiałem ostatnio z biskupem pewnej diecezji bardzo wzmożonej ewangelizacyjnie. I opowiadał, że już trochę przegięli jego klerycy ze wzmożeniem ewangelizacyjnym, bo jak ostatnio jechali, był wypadek i to polecieli do rannego i zamiast zadzwonić po pogotowie, to wyciągnęli ręce i zaczęli się modlić robienie. Tak się... Nie wstał. Ja się nazywam Mateusz. Ja mam pytanie odnośnie w związku z zbliżającymi się wyborami. W ostatnim czasie Tadeusz Rydzyk przeniósł swoje poparcie z PiS-u na Solidarną Polskę, tylko jest takie oczywiście niewerbalne. W związku z tą niewerbalną sugestią zagłosuje pan na partię Zbigniewa Siobry, Solidarna Polska. Drugie pytanie, co pan sądzi o eksperymentach typu wprowadzanie związków partnerskich dla tak zwanych gejów i ideologii urzędu? Chce mnie pan poważnie pytać o preferencje wyborcze, to ja tej odpowiedzi nie udzielę. Preferencje moje wyborcze są moją słodką tajemnicą. A są moją słodką tajemnicą nie dlatego, że się wstydzę, że na przykład, nie wiem, głosuję na dziwnego człowieka, który robi dziwne rzeczy, tylko z doświadczenia wiem, że w naszym kraju o swoich preferencjach politycznych będzie można na spokojnie, będąc osobą jakąś tam publiczną, zacząć mówić za jakieś 25 lat. Najwcześniej, dlatego że żyjemy w kraju, który jest tak podgrzany, że wystarczy, że pan powie, że pan lubi kolor żółty, i to już będzie pan znaczyło, czy że pan jest z Tuskiem albo z Kaczyńskim, albo na przykład, że pan obiad smakował, to też będzie znaczyło, czy pan jest z PiS-em, czy z Platformą, czy z Ziobrą, czy z kimś jeszcze innym. Nam się po prostu wszystko teraz, jak ja się dowcipie z jednym kojarzy i to jeszcze chwilę potrwa, więc ja nie lubię dolewać oliwy do ognia, więc nie mówię. Natomiast jeżeli pan mnie może w tym chciał zapytać, czy ja jakoś dogłębnie i wnikliwie śledzę poczynania polityczne oraz ruch ojca Tadeusza Rydzyka, nie śledzę. Poza tym czułbym się troszeczkę tak upokorzony. Wydaje mi się, ja nie jestem jakoś specjalnie inteligentnym człowiekiem, no mam tyle IQ, co Doda. Co jest stwierdzone, znaczy może ja teraz obraziłem, ale to nie, to może jesteśmy po prostu porównywalnie inteligentni, oni na tym poprzestanę. Ja nie potrzebuję ojca, niezależnie od tego, czy to jest ojciec Rydzyk, czy jakiś inny ojciec, bo ja mam jednego ojca w Białymstoku, dziękuję Bogu, ma się dobrze, drugiego mam w niebie.
jestem dorosły, jakiś czas temu skończyłem 18 lat, nie potrzebuję, żeby mi ktoś mówił, na kogo mam głosować. Ja sam to wiem, na kogo mam głosować. Nie muszę śledzić niczyich ruchów. Natomiast zapytał mi pan, co sądzę o legalizacji związków homoseksualnych. Sądzę, że to jest temat bardzo, znowu, w naszych warunkach trudny, dlatego że często jest to temat zastępczy, często jest to temat, który odchodzi od tego, o czym on powinien być, to znaczy od kwestii życia ludzi, a staje się tematem takiej przepychanki ideologicznej, przepychanki politycznej. Ja zawsze gdzieś na końcu widzę tych ludzi, o których my rozmawiamy. Ja mam sporo przyjaciół, którzy są homoseksualistami i różnych obu płci. I wyrosłem już z tego, mimo że raczej chyba się zaliczam do betonu, mimo że lewica twierdzi, że jestem homofobem, nie przedstawiając nigdy żadnych dowodów. Przeciwnie, ja z kolei przez naszych konserwatywnych kolegów jestem uważany za jakiegoś homofila, ale to już przywykłem, że zawsze i z jednej, i z drugiej strony jest niedobrze. Natomiast to są ludzie. I gdzieś się spotykamy z ich pragnieniami, które nie zawsze się ograniczają do seksu. Bo homoseksualizm się bardzo często sprowadza do promiskuityzmu. Do tego, że oni po prostu chcą, homoseksualizm to jest ktoś, kto chce współżyć ze wszystkimi, których spotka na drodze. Takie przypadki są, również wśród heteroseksualnych osób. Natomiast ja gdzieś często się też spotykam z taką autentyczną chęcią po prostu bycia z tym drugim człowiekiem. Czy państwo powinno legalizować te związki, przydając im prawa równe małżeństwom? Nie, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to nie jest małżeństwo, bo definicja małżeństwa jest inna, która jest kulturowo prastara, a poza tym nie chodzi tylko o kulturę, chodzi o pewnego rodzaju umiejscowienie społeczne, umocowanie społeczne instytucji małżeństwa, któremu to państwo na przykład przyznaje pewne ulgi, pewne preferencje, w pewien specjalny sposób otacza je troską, ponieważ małżeństwo przynosi państwu bardzo realne korzyści, nie tylko w postaci dzieci. Więc ja uważam, że to jest, że to nie powinno mieć miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o ideologię, jak mówię, przy zachowaniu całego szacunku dla tych osób i przy takim głębokim przekonaniu, że powinno się jednak pewne kwestie uregulować. Na przykład powinno się uregulować kwestie do dostępu do informacji medycznej, powinno się uregulować kwestie dostępu do dziedziczenia. Być może można to robić w postaci aktu notarialnego. Być może, jeżeli można to wszystko robić w postaci aktu notarialnego, to nie ma pytań, nie wiem. Chodziłoby o to, żeby ci ludzie mogli swoim życiem zarządzać w taki sposób, jaki chcą zarządzać, natomiast nie mówili, że są czymś, czym nie są, ex definicio. Natomiast jeżeli chodzi o ideologię gender, myślę, że że to jest bardzo ekscytujący temat. Niezwykle podniecający i w obecnej chwili bardzo nieistotny. To znaczy, mamy oto kolejny temat, którym się wszyscy zaczęli jarać, bo jest taki nowy i w ogóle to jest takie dziwne baba z brodą, tak jak na Eurowizji. Natomiast nikt o tym w zasadzie nic za bardzo nie wie. Wiadomo, że to jest straszne, ale nie wiadomo do końca dlaczego. No, jest straszne, no, taki golem trochę, jak w Pradze był. To znaczy, nikt go nie widział, a każdy się boi i z każdą opowieścią wychodzi coraz straszniejszy. Ja na przykład, przepraszam, zrobię taką dygresję do wspomnianej Eurowizji, bo ja już też słyszałem, że to jest koniec świata i że to jest gender i że w ogóle nie wiadomo co. Dla mnie koniec świata to jest to, co polska reprezentacja pokazała, a nie cała austriacka, bo fajnie jest gadać o tym, że wyszedł facet przebrany za kobietę, czyli po prostu drag queen, nieważne czy homoseksualista, czy nie, po prostu drag queen, zjawisko, którego ja nie rozumiem, ale zaśpiewał naprawdę najlepiej w całym tym konkursie. Naprawdę, profesjonalnie najlepiej zaśpiewał. I my, to jest nasz główny problem, a naszym problemem nie jest to, że wychodzi laska, pokazuje swój biust, wykonuje ruch ubijania, niby że to masła w tym, śpiewa, że jedynym talentem Polek jest to, żeby kręcić tym, co mamusia w genach dała, oraz że są umiane jak chleb i kto nie próbował, ten nie wie, i są jak chowane na śmietanie. I to upodlenie kobiet, to uprzedmiotowanie, doprowadzanie, traktowanie ich jak zabawki seksualne dla facetów, przebrane w narodową flagę, kompletnie u nas jest pominięte. Czyli realny problem, który jest dużo, dużo donioślejszy, brzemienny w przemoc, brzemienny w rozwody, brzemienny w rozpady i tragedie międzyludzkie, to wszystko jest pominięte, bo mamy teraz gender. Czyli problem, który dotyczy, nie wiem, 10 osób w tym kraju albo 20, tak? Albo powiedzmy nawet 120.
Natomiast mamy fajny temat zastępczy, którym się można grzać, tak? Można zaprosić księdza Oko, można zaprosić Anne Senyszyn i będzie to, co zawsze lubimy w mediach najbardziej, tak? Zaraz gender zniknie, będzie następny jakiś temat. To jest poważny problem, jeżeli chodzi o... Znaczy, dla mnie to nie jest problem, bo dla mnie w ogóle chętnie porozmawiam z kimś o kulturowym uzgadnianiu płci, o tożsamości płciowej jako fenomenie kulturowym, ale tego się nie da robić w obecnej atmosferze, to po pierwsze. Po drugie, znowu nie ogarniemy podstawowych spraw. Ja teraz jak byłem w Rwandzie, pierwszego dnia po prostu spotkał mnie przypadek chłopaka, który ma ciało kobiety. Pierwszego dnia spotkałem, bo przyszli do mnie z prośbą o to, żebym pomógł rozwiązać ten problem. Rozmowa o konkretnym ludzkim przypadku, który zmaga się z takim problemem, nie może się odbywać w takim klimacie, w jakim u nas się odbywa. Że z jednej strony jest, przepraszam, to jest główna pierdalanka po prostu i z drugiej jest. I tam w ogóle nie ma człowieka w tym. Także my jesteśmy taki rondelek teraz na takim dużym ogniu i co byś nie wrzucił do tego rondelka, to się będzie po prostu grzało. No teraz jest wrzucony gender. Ja nie uważam, że to jest zjawisko, które w tej chwili jest podstawowym zagrożeniem dla moralności Polaków. Ja też jakby niespecjalnie zajmowałem się moralnością chęci, mówiąc szczerze, bo nie to, że jestem taki moralny. Ale uważam, że na przykład jeżeli jako chrześcijanie, to mamy w tej chwili inne zadania. Myśmy się za dużo moralnością zajmowali jako chrześcijanie. I to jest jedna w ostatnich zwłaszcza latach czy dekadach i doprowadziliśmy do sytuacji, w której utopiliśmy Ewangelię w moralinie. I kryzys obecny, który niektórzy nazywają, że to jest laicyzacja, czy tam zeświadczenie, czy ludzie odchodzący od kościoła, to nie są winne temu palikoty, wilcze oczy Tuska i straszny gender idący z zachodu, tylko to myśmy sobie sami zrobili właśnie przez to, że zredukowaliśmy Ewangelię do zasad moralnych, zrobiliśmy z kościoła klub dla czystych, że nagroda, bycie w kościele to jest nagroda dla tych, którzy są grzeczni, dla grzecznych dziewczynek i grzecznych chłopców. To skandal jest po prostu, co myśmy zrobili, jak wykastrowaliśmy dobrą nowinę i mamy co chcieliśmy. I albo przestaniemy robić z chrześcijaństwa światopogląd, ideologię antygenderową, ideologię prorodzinną, ideologię antywspółżyciową poza ślubem, ideologię prouczciwościową nawet w biznesie, tylko zobaczymy, od czego się w ogóle Ewangelia zaczyna, albo umrzemy w debatach z przedstawicielami kontrpropozycji ideologicznych. Bo myśmy się sami na to zgodzili, że zrobiliśmy z chrześcijaństwa jeden z wielu równych, występujących w świecie światopoglądów. Oczywiście my mamy pretensje, że nas jest jedyny słuszny. Tylko, że gdzieś się Chrystus z tym wszystkim zgubił. Takie mam poczucie. Kto teraz? Witam, ja nazywam się Jakub Piekart i... To już wiemy. Ujęliśmy raz na obiad. Ale chyba wtedy tylko mówiłem o Ingeniu. Mówił pan o tym, że przeczytał pan moją książkę, znaczy wziął pan do ręki moją książkę i ona była tak nudna, że natychmiast ją pan odłożył, ale na szczęście sięgnął pan w ramach retrosji po Pismo Święte i to dobrze panu zrobiło, bo stał się pan specjalistą Pisma Świętego. Więc myślę, że dobrze pan wybrał. To tak, to od razu takie zrobiłem reklamę. Tak, ja bym chciał nawiązać do jednej wypowiedzi pana chyba na stacji 7, kiedy znalazłem, w której dokonał pan takiego ciekawego zestawienia, takiego ciekawego nawet pod względem socjologicznym. Otóż mówił pan o tym, że w Polsce istnieje taka ciekawa rozbieżność, że jeżeli Polaków zapytamy o to, jaka jest dla nich najwyższa wartość, to wielu z nich chórem zgodnie odpowie rodzina, a z drugiej strony, gdy spojrzymy na statystykę rozwodów, to z roku na to, kto lawinowo wzrasta. Później pan już tego tematu, zdaje się, nie rozwijał. No się rozwiąłem, wie pan, miałem inne sprawy. No właśnie, ale chciałbym zapytać, jaka jest według pana taka przyczyna, jakie są korzenie tej pogarszającej się dysproporcji między deklaracją a rzeczywistością, jaka jest przyczyna tego kryzysu odpowiedzialności i dojrzałości. No to jest bardzo duży temat i pytanie, czy pan mnie pyta wyłącznie w kontekście zawierania związków małżeńskich, czy jakoś pan chce szerzej o odpowiedzialności rozmawiać. Ja myślę, że jeżeli szerzej o odpowiedzialności, tylko zasygnalizuję, myślę, że problemem jest to, że my jesteśmy bardzo zmonadyzowanym społeczeństwem, że
mimo że mamy jak nigdy wcześniej dostęp do innych ludzi poprzez Facebooka, Twittera, Augustianego, tutaj jak słyszę przez niektórych, jako narzędzie ewangelizacji, jesteśmy w stanie skomunikować się, czy objąć swoim zasięgiem, swojej uwagi i swojego życia, swoich zdolności poznawczych, mechanizmów poznawczych znacznie większą liczbę osób, to ze znacznie mniejszą ilością osób budujemy realne relacje. Oparte na tym, że tam jest rzeczywiście jakaś treść w środku. Że to nie jest tylko wzbudzenie i odpowiedź, reakcja, tak? Że my się tylko zadaniowo widzimy, ale rzeczywiście bierzemy za siebie odpowiedzialność. Że ja jakby daję sobie siebie komuś w jakimś tam stopniu, a ktoś siebie daje mi. I tu się rodzi odpowiedzialność. Te media społecznościowe temu nie sprzyjają. One sprzyjają dowiedzeniu się szybciej, one sprzyjają jakby zapoznaniu życia, czy faktów z życia większej ilości ludzi, ale one nie są relacje twórcze. Natomiast jeżeli pan mnie pyta o związki małżeńskie, czy w ogóle zawieranie związków takich poważniejszych, no to znowu pytanie o kondycję, nawet nie rodziny, bo ja na przykład powiem też szczerze, może jestem jakiś dziwny i ktoś mnie za to nie lubi, ale jak ja bym, będąc singlem, którym jestem, miał podejmować decyzję na temat bycia w rodzinie albo nie, na bazie tego, co się w kościele mówi o rodzinie, albo co ja sprzed kościoła o rodzinie, to bym podpisał wszystkie zaświadczenia, że do końca życia chcę być singlem. Dlatego, że jak tylko księża zaczynają mówić o rodzinie, to ja już widzę ten krzyż, widzę to cierpienie, widzę ten znój. Od samego początku wiadomo, że będzie ciężko, że będą kryzysy i trzeba będzie przetrwać, że będą kłody pod nogi, że będą kamienie, że rodzina jest prześladowana, że wszyscy ją gnębią, że geje ją gnębią, że gender ją gnębi, że Anna Grodzka ją gnębi, że pani Gott ją gnębi, że Unia Europejska ją gnębi, że telewizja ją gnębi, TVN ją gnębi, że radio ją gnębi, poza Radiem Maria, że wszyscy tylko czekają na tę biedną rodzinę. I że to będzie krew, pot i łzy od samego początku. No jasne, czasem się będę mógł z tą moją żoną potrzymać za rękę, ale tylko w niej niepłodne. Natomiast broń Boże, żebym miał z tego jakąś przyjemność, tak? Znaczy oczywiście, że przerysowuję. Natomiast jak się popatrzy na to, jak my zachęcamy do czegokolwiek w ogóle zachęcamy, to każdy pierwszy, lepszy specjalista od wpływu społecznego, od marketingu, to by się za głowę łapał, tak? To znaczy, przychodzi człowiek do kościoła, a mówimy, słuchaj, wspaniale, że przyszedłeś, Jezus tak się cieszy, teraz Pan Bóg będzie ci po kolei odrywał kończyny, dostaniesz nowotworu, mówisz, kogo Bóg miłuje, tego Bóg doświadcza, będzie na pewno ciężko, po śmierci może coś tam się fajnego wydarzy, ale to po śmierci, teraz będzie krew, pot i łzy. I tak jest z rodziną, więc jeżeli my sami nie umiemy odpowiedzieć, co jest, dlaczego jest lepiej być w rodzinie, niż nie być w rodzinie, bo my na razie umiemy tylko powiedzieć, dlaczego jest gorzej nie być w rodzinie, tak? To jest tak jak z in vitro. My jesteśmy wielkimi specjalistami w tym, żeby mówić ludziom, dlaczego jest źle robić in vitro, a nie umiemy powiedzieć, dlaczego jest dobrze in vitro nie robić. I cały czas jesteśmy po tej negatywnej stronie, cały czas jesteśmy pod kreską, cały czas nie umiemy w dostatecznie sensowny i spójny sposób stawić pozytywnej propozycji. Więc może kryzys rodziny polega też na tym, czy bierze się stąd, że my nie jesteśmy w stanie sprzedać sensownie tej idei relacji między kobietą a mężczyzną na wyłączność. I mało tego, uświadomić, że ta wyłączność coś daje, a nie coś zabiera. Jest jeszcze jeden powód, dla którego mamy kryzys małżeństw, na przykład tych kościelnych, tak? Czy wzrost liczby tych podań o stwierdzenie nieważności, i same stwierdzenie nieważności. A ten powód jest taki, że my w Kościele za często i za chętnie udzielamy ślubu w Kościele. Tak jest moje zdanie i uważam, że mam na to, może nie badania socjologiczne, ale bardzo wiele przykładów z życia. Kiedy nie wiem, jak to się stało, że ci ludzie w ogóle ktoś mi dopuścił do sakramentu, że oni wpadli na ten pomysł to po biedę, bo oni mieli prawo nie wiedzieć, być niedouczeni, nie rozumieć do końca, co sobie ściągają na głowę. Natomiast po co udzielać, czy asystować przy udzielaniu sobie sakramentu małżeństwa, autoryzować to w sytuacji, kiedy dla obojga ludzi wymiar relacji, która zaczyna się przed Bogiem, w ogóle nie istnieje w ich sercach i w ich głowach. Naprawdę dużo zdrowiej i lepiej by było, żeby oni żyli ze sobą dalej na kartę rowerową. Taka ucieczka, że przynajmniej wtedy nie będą grzeszyć, tak? No to dla mnie to jest jakiś tak bolesny minimalizm w tej ekonomii sakramentalnej, że ja nie mogę tego przyjąć. Księdza do sakramentu się przygotowuje 7 lat,
A kurs przedmałżeński można załatwić w 3 miesiące tak naprawdę. I jak się człowiek postara, może i w 2 ten ślub wziąć. I to jest na całe życie. Na całe życie, podobnie jak kapłaństwo. Więc reglamentowałbym restrykcyjnie. Prowadziłbym bardzo taką fundamentalną, prymarną katechezę z zakresu, w ogóle Kościołowi dzisiaj potrzebna jest nie większa ilość specjalistów od bioetyki, a znacznie większa liczba takich elementarnych, podstawowych katechistów, którzy będą w stanie ludzi zachwycić Jezusem Chrystusem, a nie będą od samego początku tłumaczyli o pęcherzyku Grafa i o tym, czy na szalce Petriego życie pojawia się w 12 sekundzie czy 47. Jak człowiek spotka Chrystusa, to zrozumie, od Chrystusa się dowie i zrozumie, dlaczego tak, a nie inaczej jest lepiej żyć. Bo spotka Ducha Świętego, bo będzie miał umysł oświecony łaską. A to nie pójdzie w ten sposób, żebyśmy stali, żeby go młotkowali po prostu i będziemy mu, jak pani kiedyś na dworcu centralnym, którą widziałem, kasjerka, do której przyszedł człowiek i mówił do niej po angielsku, a ona, ponieważ nie mówiła po angielsku, to mówiła do niego głośniej po polsku. To nie można w ten sposób. Znaczy, najpierw Chrystus. To jest zresztą wyraźnie powiedziane w Ewangelii, że Syn Człowieczy przychodzi, żeby pouczyć o grzechu i o sądzie. A więc nie ty. Twoim zadaniem jest doprowadzić człowieka do Chrystusa, a on go pouczy o grzechu i o sądzie. Od Chrystusa to się wszystko powinno zaczynać, a nie od praw moralnych. I gdybyśmy taką elementarną katechezę również w zakresie sakramentów i sakramentu małżeństwa prowadzili, to może więcej ludzi żyłoby na kocią łapę, ale może żyli ci, którzy biorą śluby kościelne, rzeczywiście żyli w małżeństwie, w którym wiedzieliby, w czym żyją i co sobie ściągnęli na głowę. Więc znowu gdzieś szukałbym tutaj przede wszystkim tego, co my możemy poprawić i zmienić, a nie co świat powinien, albo co ludzie powinni. Bo to, że dzisiaj jest więcej możliwości do tego, żeby to małżeństwo, czy w ogóle relacje rozbijać, czy z odpowiedzialnością się mijać, to jest jasne. Natomiast my powinniśmy się skupić na tym, żeby ludziom się chciało robić dobrze, a nie tylko nie chciało im się robić źle. Bo ta pozytywna motywacja, ona jest niedoceniana, a ona jest bardzo silna w człowieku. Motywacja do przyjemności, do osiągania przyjemności z psychologicznego punktu widzenia bywa silniejsza niż motywacja do unikania kar. I to jest jak lekcja, którą też jeszcze trzeba było pewnie zrobić. A naprawdę bycie chrześcijaninem może być źródłem przyjemności. Takiej egzystencjalnej przyjemności. Bycie chrześcijaninem polega na tym, że jest szczęśliwym człowiekiem. Nie zawsze zdrowym, nie zawsze niezdenerwowanym, nie zawsze mającym pieniądze, ale szczęśliwym po prostu. Teraz 60% związków moich znajomych to są śluby kościelne, które nie powinny być zawarte, moim zdaniem. Lekko licząc. Gosia, z Karolina Gwiazdnictwa. Adoptowana mama adopcyjna Mozesa. O, a Mozesa tego 8-latka? Mm-hmm. O, super. I właśnie a propos Fundacji Cassisi też będzie pytanie. Jakie będą kolejne projekty po spiralni, elektrowni, ambulansie, studiach, dla Jamesa i tak dalej. No, to jest wszystko jeden rok, tak? Tak. Halo. Bardzo dużo. I jakie będą kolejne projekty? I drugie pytanie a propos churchingu. Jakieś... czy kościółek żeńsko-katolicki zmienił się na bardziej porówno męsko-katolicki, czy już raczej nie? Jeżeli chodzi o Cassisi, to rzeczywiście trochę żeśmy tych projektów narobili. I one nawet fajnie pracują. Niektóre się rozkręcają, tak jak na przykład teraz projekt imprezowy nam się zaczął fajnie rozkręcać, bo jak ktoś nie wie, to mogę wam powiedzieć, że mamy na przykład na stronie internetowej taki sklep spożywczy, spiżarnie, gdzie można wchodzić i kupować żywność naszym dzieciakom, tak? Są, macie do wyboru, to normalnie w sklepie lizaki, kurczaki, mleko, to, witaminy, coś tam i masz koszyk, wrzucasz sobie do tego koszyka. Później normalnie idziesz do kasy, w kasie płacisz kartą, przelewem, czy tam PayPalem, jak sobie chcesz. I od razu ci się nabijają punkty w programie lojalnościowym, za te punkty później zbierasz, dostajesz nagrody od nas, koszulki, gadżety, różnego typu tam historie. No i zdobywasz te statusy w tym programie lojalnościowym. Więc możesz się tym sobie bawić, natomiast doszliśmy do wniosku, że może by warto było zrobić coś analogicznego dla facetów, tak? No bo do spiżarni wchodzą głównie kobiety, więc teraz będziemy robili taki projekt samochodowy, gdzie będzie się utrzymywało nasze samochody i będzie się tankowało, będzie się je naprawiało, będzie się tam robiło różne rzeczy z nimi, żeby można wejść, zobaczyć, a tu nie ma paliwa, to trzeba dolać w
wpłacam 5 zeta, tak? A tutaj amortyzatory poszły, no to płacę 7. I będziemy te mikropłatności znowu gdzieś tu nabijać. Także o tym myślimy. Te projekty imprezowe z kolei mówię o nim, bo to jest takie nasze nowe dziecko, które teraz się zaczęło rozkręcać i fajnie się rozkręca, bo pralnia jeszcze teraz nie działa, jeszcze w tym tygodniu zamykamy, bo też musimy tam pralnię wybudować. No i zrobiliśmy takie aukcje ciuchów, tak? Że możecie wejść na szafa.pl, na portal, z którym to robimy, i możecie kupować ciuchy od różnych znanych ludzi, którzy nam podarowali te ciuchy. Ale możecie też między sobą się wymieniać ciuchami jeszcze przez tydzień. Na przykład no, prezydent nam dał pióro, prezydentowa nam dała paszkę, prezydent też krawat, no, prezydentowa dała paszkę i też swoje pióro z podpisem wygrawerowanym. Mnóstwo moich koleżanek i kolegów, od Piotra Gąsa, przez Dominikę Kulczyk, przez nawet szafiarkę znaną Jessica Mercedes, która dała swoje trampki, przez Ewę Wachowicz, przez Dorotę Wellman, przez Marcina Prokopa, no wszyscy tam po prostu coś od siebie dali, można przyglądać, co oni dali, można się licytować i tak dalej, i tak dalej. My z tego pralnie będziemy budować, bo nasze dzieciaki mają AIDS, mają gruźlicę, mają różnego typu inne schorzenia, które powodują, że łatwo ulegają zakażeniom, i pieluchy są tetrowe, niewygotowywane, no i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to wreszcie uporządkować. Natomiast otworzyliśmy projekt imprezowy, który polega na tym, że jak masz na przykład imieniny, teraz będzie dużo popularnych imienin albo coś, to piszesz do nas i my ci przysyłamy taki pakiet imprezowy, tak? Gdzie jest nasza puszka Cassisi, są balony z Cassisi, jest gra karciana, którą specjalnie zrobiliśmy, w którą jak grasz, to poznajesz ludzi z Cassisi. Masz jeszcze różne inne gadżety, które nam akurat przychodzą do głowy. Dostajesz ten pakiet, rejestrujesz tę puszkę i mówisz znajomym, żeby zamiast kwiatów albo prezentów, albo po prostu, żeby się zrzucili. Później zawartość tej puszki nam przysyłasz na konto, tak? I my cię umieszczamy w takiej galerii, jak chcesz, i tak dalej, i tak dalej. I to nam się teraz fajnie zaczęło kręcić, bo z tego się strasznie cieszę, bo to jest taki projekt, który obliczyliśmy na długie lata, jeżeli ta fundacja będzie tyle istnieć, żeby nam stabilnie, że tak powiem, przyciągnąć. Ale wiesz, same adopcje, tak, te wirtualne, do których ty też przykładasz rękę. My mamy chyba prawie 3000 tych rodziców adopcyjnych, bo mamy galerię, prawda, mamy albumy i można te dzieci nasze adoptować, jakby na odległość opiekować się nimi, ale też pod pewnymi warunkami, więc to też bardzo dobrze pracuje. Wiesz, ja wczoraj założyłem nową fundację, która się nazywa Dobra Fabryka i będziemy pracować, to już będzie taka fundacja multiprojektowa, jak uda. Zaczynamy od dwóch projektów w Rwandzie i w Kongo. W Rwandzie weźmiemy pod opiekę hospicjum, pierwsze w ogóle w tej części Afryki, jedno w ogóle z pierwszych w Afryce, hospicjum na 20 łóżek. No to jest w ogóle temat opieki paliatywnej w tej części Afryki, a zwłaszcza w Rwandzie w ludobójstwie, to jest duży temat i bardzo, że tak powiem, trudny. A drugi projekt to jest szpital we wschodnim Kongo, w prowincji Nord Kivu, nad jeziorem Kivu, to jest koło Gomy. To jest taki szpital w górach, 73 łóżka. Taki ośrodek zdrowia, można powiedzieć, podstawowej opieki zdrowotnej dla 12,5 tysiąca ludzi, którzy tam żyją w górach, w warunkach zamieszek i wojny, bo tam jest po prostu regularna wojna, wciąż się toczy. To jest szpital, który, tylko tak dla obrazu wam powiem, nie ma anestezjologa, nie ma stałego prądu, ma taki agregat spalinowy odpalany tam na godzinę dziennie czy coś. I przyjmuje 90 porodów miesięcznie, w tym 30 cesarskich cięć. I to się jakoś wszystko udaje. Więc będziemy chcieli się również tym szpitalem zaopiekować. To też są polskie siostry, które nad tym czuwają, bo wchodzimy w takie projekty, w których już ktoś działa i tylko trzeba tam po prostu dopalić. Ja też tych projektów oglądałem dużo przed wejściem, czy przed myślą, że zacznę robić te. Jest jeszcze mnóstwo znakomitych projektów, także jeżeli z tymi nam wyjdzie, to w przyszłym roku zaczniemy myśleć o kolejnych. Kto ma następne? Poczekajcie, to może pójdę wyżej. Taka ładna dziewczyna, to się uśmiecha do mnie. Tak do mnie się uśmiecha. Magda mi na imię i mam takie pytanie trochę z mojego podwórka, bardziej w skali mikro. Ponieważ często spotykam się, nie wiem, ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji, że na widoku plakatu o tym, że będzie ksiądz Pawlukiewicz, generalnie jedne koleżanki stwierdziły, że jest fajny, a drugie natychmiast się obruszyły i powiedziały, że przecież to ksiądz, co on może wiedzieć, i generalnie chodzi mi bardziej o to, jak pan widzi perspektywy na to, żeby można było normalnie porozmawiać o wierze nawet, a nie jak to teraz często się widzi, chociażby tak jak w mediach, że nie wiem, takie, nie wiem, katole kontra ludzie, którzy są oświeceni z frakcji liberalnej generalnie. Żeby to nie było takim, nie wiem, wojną taką. A z kolei u nas w naszych mediach jest oświeceni katole kontra ci debile z lewicy, tak? No bo i szataniści.
więc czasami jest tak, że przygadał kocioł garnkowi. I ja myślę, że to się nie da zrobić, to trzeba po prostu przeczekać. I droga jest jedna, i kierunek jest jeden, do zobojętnienia. To znaczy, ja często powtarzam, że w Polsce są najbardziej wierzący ateiści na świecie, przynajmniej z tych 67 krajów, które znam. Natomiast no, nigdzie na świecie w ogóle rozmowa o religii, bo nigdzie na świecie rozmowa o religii czy o wierze nie wywołuje takich emocji, tak? Znaczy w Polsce, jak rozmawiasz z ateistą, jak na Zachodzie rozmawiasz z ateistą, to mówisz, że to świetny temat, bo czytał książkę Richarda Dawkinsa i to jest w ogóle genialny temat, żeby rozmawiać o Panu Bogu, a to wieczorem sobie usiądziemy przy winie i sobie porozmawiamy, tak? W Polsce powiedz ateiście, że chcesz o Panu Bogu porozmawiać, chcesz nie krzyczeć, że Boga nie ma, że to bez sensu, jak możesz, mówisz, że Kościół, że pedofile. Cała zabawa z tym polskim nowym ateizmem polega na tym, że oni stworzyli, oni nie bardzo wiedzieli, jak się zorganizować, więc stworzyli Kościół katolicki Arebur. Oni mają dokładnie to samo, co my w Kościele, tylko w drugą mańkę, znaczy z drugiej strony. Oni mają swoich kapłanów, oni mają swoich misjonarzy, oni mają swoje liturgie nawet, te wszystkie śluby humanistyczne i tak dalej, swoje obrządki według swoich ksiąg. Oni mają swoich świętych, oni mają swoich męczenników, teraz na przykład profesor Hartmann chciał być jednym z nich. Ale znowu, co za nieszczęście i pech, że ateiści musieli się sami zabijać na tym rynku, bo chrześcijanie siedzieli, pili piwo w ogródku i nikogo to w ogóle nie interesowało, że jest jakiś ateista. Więc musieli się sami obsłużyć w zakresie męczeństwa. Więc to jest no, takie, powiedziałbym, zabawne nawet. To znaczy, no, to jest taki ateizm misjonarski, taka ewangelizacja ateistyczna. No ich Biblią jest Dawkins, prawda, to śmieszne jest, no. Natomiast kiedy to minie, jak się najemy, to każdemu społeczeństwu to mijało, jak się najadło. Albo jak już tak było głodne, jak w Ameryce Łacińskiej, gdzie takich dyskusji też nie ma, bo tam się toczy dyskusje jedne i wokół jednego, to znaczy tego, dlaczego jedni ludzie mają wszystko, a drudzy nic nie mają. Natomiast takie społeczeństwa pośrodku, takie społeczeństwa na dorobku, trochę nam się ten ogień zmniejszy i nam przejdzie. I to będzie już wtedy taka obojętność. To znaczy już będzie na zasadzie, chcesz porozmawiać o Panu, chcę porozmawiać o Panu Bogu. To fascynujące, będzie jak o fizyce kwantowej, wiesz, ludzie będą mówili, ojej, jakie to nowe, jakie to w ogóle, ale co o tym Panu Bogu? To jest jakiś historyczny problem, tak? I to będzie, wiesz, dojdziemy do takiego etapu, jak czasami możesz oglądać, wpisz sobie do internetu, do YouTube'a, na przykład poglądasz sobie programy z Richardem Dawkinsem, w których on bierze udział w dyskusji. W Stanach Zjednoczonych, w BBC widziałem taką dyskusję. To nie można uwierzyć, to w Polsce jest nie do powtórzenia. Przychodzi ci facet, który wygaduje z mojego punktu widzenia absolutny drydynał, tak? Absolutnie po prostu, skończono. Ale dyskusja wygląda tak, z jakimś chrześcijańskim profesorem, apologetą, że oni są dla siebie niezwykle uprzejmi, nie przerywają sobie, wysłuchuje jeden drugiego. Rozstają się z uśmiechami, podają sobie ręce. Jest taka kultura rozmowy, że to po prostu jest nie do powtórzenia w naszych warunkach. I to, jak to wzmożenie minie obu stronom, to się zacznie normalna rozmowa. Oni już wtedy będą bardzo zimni, ci inni niż my, powiedzmy to sobie tak. Natomiast powiedzmy sobie, czy Jezus działał w innych warunkach? W takich samych działał. Czy Jezus ganiał za kimś i krzyczał, że ma rację, albo żeby koniecznie do niego wrócił, nie przypominam sobie. To się wszystko opierało na jeśli chcesz. Na przedstawieniu propozycji. Na przedstawieniu propozycji zawsze opakowanej w miłość. Albo inaczej, przedstawieniu miłości z pewnymi propozycjami na życie. I nie ma innej drogi. No po prostu. I albo tak będziemy postępować i cierpliwie robić swoje, albo się zmienimy z kolei w takie śmieszne kopie ich, tak? Ich misjonarskiego zapału. Natomiast jak ktoś mi mówi, że ksiądz nie ma nic do powiedzenia, no jak ma KS napisane przed nazwiskiem, to nie ma nic do powiedzenia. A jak ma prof i jest lewakiem, to już od razu ma, tak? Bo to jest znak namaszczenia. Więc ja zawsze takim ludziom mówię, że jeżeli ty walczysz o tolerancję w tym kraju, jeżeli walczysz o wolność dla siebie, dla ludzi, żeby nie byli tłamszeni przez Kościół czy przez inny, to ta wolność zawiera również w sobie to, żebym ja nie był tłamszony przez twój światopogląd. To znaczy, jeżeli ty jesteś lewakiem i jesteś rzeczywistym miłośnikiem wolności i jesteś gotów na męczeństwo za wolność człowieka jako najwyższą wartość, to ja rozumiem, że jesteś gotów oddać swoje życie za moje prawo do wyznawania Jezusa Chrystusa. Że jesteś gotów dać się zabić za to, że miałbym chodzić do kościoła i słuchać księży, których chcę słuchać. Bo jeżeli nie jesteś gotów za to umrzeć, to jesteś żadnym apostołem wolności, jesteś ideologiem jednej ze stron.
bo ktoś jest dla ciebie, jedne zwierzęta są równiejsze od drugich, tak? I teraz jest pytanie, jak zachowuje się w tym wszystkim Jezus? Jezus ma, Jezus umiera za wszystkich. Jezus umiera i za tych, co przyjęli Go i co Go odrzucili. Jezus jest gotów umrzeć za wolność każdego człowieka, również za tego, za wolność tego człowieka, który nie wybiera Boga. Więc dla mnie Jezus jest wzorem absolutnym humanisty, Jezus jest dla mnie wzorem wolnościowca, Jezus jest dla mnie wzorem tego wszystkiego, czym wielu lewaków, których znam, chciałoby być. Bo On umarł za wszystkich, a nie tylko za tych, którzy byli z Jego paczki. No ale to wiesz, i to zawsze gdzieś jak się z człowiekiem innych poglądów szanuje, to zawsze ta rozmowa jest dobra, albo prawie zawsze. To znaczy jest się w stanie przynajmniej coś z tej rozmowy, no nie zawsze, z eleganckim wyznawcą nazizmu jest ciężko rozmawiać, prawda? I żeby jakiś sens tego był. Natomiast jeżeli mówimy o ateistach, jeżeli mówimy o przedstawicielach jakiejś innej opcji, prawda, kulturowej w tej chwili istniejącej, to naprawdę da się rozmawiać. I jak mówił klasyk, warto rozmawiać. No. A taką sytuację, jakby się pojawiła, no to ja bym po prostu natychmiast zamienił 150 żartów i przyjąłbym 150 zakładów i przede wszystkim powiedziałbym tej koleżance czy koledze, słuchaj, jeżeli mówisz, że ksiądz nie ma nic do powiedzenia o życiu, no to wiesz, i się na niczym nie zna, no to prosty, banalny, nie zawsze sprawdzalny argument, ale na początek dobry. Czy lekarz musiał przejść gruźlicę, żeby ją dobrze leczyć, tak, i coś o niej wiedzieć? Nie, niekoniecznie. A może coś wie. A poza tym, jeżeli rzeczywiście masz sobie ciekawość świata, no to chyba warto by było posłuchać obu stron, zanim się podejmie decyzję, tak? Poczytać sobie i tych, żeby sensownie zdecydować, czy idę w tę stronę, czy idę w tamtą stronę. No bo tylko wtedy jakby to no, nie obraziłeś rozumu, tak? To znaczy, oczywiście mogłeś pójść za uczuciami, ale prędzej czy później też ci ktoś zada pytanie, sprawdzam. Tak? Ja na przykład jestem bardzo, mam takie, powiedziałbym, nie chcę być intelektualny, żeby nie wyjść jakoś głupio, ale ja używam rozumu w mojej wierze bardzo często i nie znalazłem jej jeszcze niespójności intelektualnych. Takich, które bym powiedział, to jest zupełnie nieprawdopodobne. Nie wszystko jestem w stanie dowieść matematycznie. Nie wszystkiego jestem w stanie, że tak powiem, nie wszystko jestem w stanie matematycznym wzorem wykazać. Absolutnie nie. Natomiast nikt mi nie dowiódł jeszcze, że coś, co mówię, nie jest niewiarygodne. Ja mu nie dowiodę, że jest prawdziwe, ale on mi nie dowiedzie, że jest niewiarygodne. Bo w pewnym momencie oczywiście zatrzymujesz się przed taką granicą, kiedy jest wiara, tak? I mówisz, wierzę temu, że on mówi prawdę, tak? To jest prawda. Natomiast od tej strony, jakby weryfikując to negatywnie, to spróbuj mi udowodnić, że na pewno, że nie było zmartwychwstania. Na pewno. Nie, to przychodzą czasami, dobrze, udowodnij mi, że nie było zmartwychwstania. Ja pójdę za tobą, ale udowodnij mi, że go nie było. Pokaż mi ciało. Tak? Znaczy, te wszystkie opowieści o tym, że Chrystus był reanimowany, że to była śmierć kliniczna i tak dalej, no przecież to można krok po kroku, tak? Znaczy, no, jaka reanimacja po takiej kaźni, w takich warunkach, według świadectw historycznych, gdzie oni później go widzieli, jeżeli on był praktycznie nieżywy. Przecież człowiek po takiej kaźni to by się reanimował, znaczy wracał w ogóle do życia przez pół roku albo i rok, jeżeli do końca życia nie byłby inwalidą, a tu się pokazuje, a tu go widzi 5000 ludzi. Pokaż mi świadectwa ludzi, którzy na pewno mają dowody na to, że tych 5000 ludzi kłamie, tak? Że go nie widzieli. Wykaż mi to. Wykaż mi to, że to jest niewiarygodne. Ja na końcu i tak ci powiem, że ja nie potrzebuję dowodu, bo ja wierzę, że on zmartwychwstał. Ale jeżeli ty chcesz mi przychodzić, mówisz, że on nie zmartwychwstał, że to jest pocztator i oszust, to mi to wykaż przy pomocy dostępnych ci narzędzi. Nie wchodź na obszar wiary, tylko w swoim scjentystycznym podejściu, w swoim naukowym myśle, dowiedź mi, że on nie zmartwychwstał. Że go nie było. I ja być może znowu pójdę. Więc to też jakby trzeba do tego podchodzić ze spokojem i też apelować do intelektu, które ludzie mają i powiedzieć, słuchaj, to nie musisz od razu lecieć i całować księdza Pawlukiewicza po pierścieniach i mówić, o, a jakie ty mądre słowa, bo przed razem błogosław, wspólnie uwielbiamy Pana, czy tam jeszcze jakieś inne formy wygłaszać. Nie musisz tego robić, ale po prostu pójdź, posłuchaj ciekawego człowieka. Dlaczego masz być rasistą i nie iść na to spotkanie tylko dlatego, że on nosi koloratkę? A może facet ma coś ciekawego do powiedzenia, a jakbym nosił turban, to byś poszła, tak? Czy byś poszedł, bo to takie ciekawe, egzotyczne, bo mądrość wschodu, tak? Albo żółto-czerwony habit, no to wtedy było, o, no, to jest duchowość, prawda? Albo biały szal, dalej lak. No to jest zupełnie inna sprawa niż biała koloratka księdza.
no jakby domagajmy się, nie domagajmy się specjalnego traktowania, wystarczy, że jakby powiemy, okej, traktuj mnie na równi z innymi, czyli traktuj nas chrześcijan na równi z innymi, to nam zupełnie wystarczy, a resztę my zrobimy. Kto następny? Tamta dziewczyna była pierwsza. Tamta dziewczyna była pierwsza. Tamta. Dziewczyna tam. Dobra. Tamta, tak. Dziewczyna. Tak. Proszę bardzo, na ciebie. Proszę bardzo. Karolina, ja mam pytanie, jakie doświadczenia pan wyniósł po napisaniu książki wspólnie z panem Drogowym? To raczej wypadałoby zapytać, jaki on wyniósł, bo to raczej u mnie w domu się odbywało i różne rzeczy z niego wynosił. Ale też były różne rzeczy, które przynosił i które jedliśmy i piliśmy. Znaczy nie, znaczy ktoś inny zawsze przynosił, bo jeszcze nie widziałem, że Prokop coś przynosił. No i widzicie. Więc dobre, no, to znaczy z tej pierwszej to w ogóle bardzo dobre, z tej drugiej to tak, żeśmy zrobili taki eksperyment, natomiast no, my się lubimy, my się bardzo w wielu rzeczach nie zgadzamy, więc fajny temat, żeby sobie się nie zgadzać publicznie, tak? Najlepsze jaja wyszły, jak żeśmy robili audiobooka do tej pierwszej książki, do booka Say Rock and Roll i usiedliśmy w studiu i zaczęliśmy to czytać, bo myśmy to naczytywali i okazało się, że jak zaczynamy to czytać, to znowu zaczynamy się kłócić o to, co było w książce. I audiobook to jest naprawdę jeszcze tą drugi i trzeci, bo to oni to zostawili na tym nagraniu i tam po prostu jest nawalanka taka, że no czytam, mówię sobie, nie, ale jak to może być takim debilem, tak? Przecież się kupy nie trzyma i on znowu, tak? I po prostu no, nie wychodzi, trzy razy dłużej to trwało niż miało. Więc generalnie chyba ciekawie, znaczy widzę, że ta książka pracuje w ludziach, tak? To jest dla mnie najbardziej zastanawiające. Sprzedało się tego chyba ze 120 czy 130 tysięcy sztuk i też na przykład ostatnio mam jakieś takie historie, że ludzie do mnie podchodzą, mówią, wie pan, czytam taką książkę, to pan z Prokopem, mam taki problem, tak? I przychodzą mi z jakimiś życiowymi problemami, ja kompletnie się w tym nie odnajduję, że oni mnie o radę pytają, ale ostatnio jakiś człowiek szedł za mną przez 30 minut z kościoła, całą drogę, jeszcze 3 tatę zrobiłem i to takie, no, znaczy, że to działa jakoś w ludziach, może to jakoś może było im potrzebne, może znaleźli jakieś odbicie swoich pytań, nie wiem, tak sobie koncypuję, ale generalnie dobre wrażenie z pracy, znaczy, że to miły chłopiec jest. Dobrze wam się żyje. Tak, no myślimy o tym, żeby wreszcie w Polsce się to przełamały, te zacofanie światopoglądowe, żebyśmy musieli do Amsterdamu jeździć, ale to z czasem. Na razie jesteśmy stabilnym związkiem, także... Tak powiem. Konkretnie w życiu codziennym słyszymy, że grafik ma pan napięty. Jak nie zapomnieć w tym wszystkim o wieczności? Pana sposoby na podtrzymywanie żywej relacji z Chrystusem? Też proszę konkretnie w życiu codziennym. Jeszcze... Ile razy? To już zostawiam panu do oceny. Dobra. Jeszcze mówił pan o zachwycie Jezusem Chrystusem. Czyli konkretnie, jakie tak. Jak to się przyjęło? Ile razy? Dokładnie. Nie. Czemu Chrystus pana zachwyca i pana doświadczenie Bożej miłości? Dziękuję. Dzięki. Pani z Politechniki? Farmaceutą. A, farmaceutą. No, czyli też wszystko musi być precyzyjnie odmierzone. Żeby lek zadziałał. Wie pani co, ja jakoś tak bym chciał się nie wydać śmieszny, tak jak taki ksiądz, którego kiedyś słyszałem, który opowiadał w Radiu Maryja, jak jechałem, to boki zrywałem, jak prowadzić akt małżeński. I on tam z dość dużymi detalami, jeszcze bardziej plastycznie niż ksiądz Ksaweryk Knot sobie poczynał. A ponieważ miał taką, powiedziałbym, wrażliwość, no takiego prostego chłopa, no takiego, co to, prawda, tam telewizor rozkręcić, czy tam gaźnik przepchać, no owszem, tak. Więc tłumaczył to w prostych żołnierskich słowach, jak tam sobie z tą żoną należy poczynać, żeby było po Bożemu. Więc chciałbym uniknąć takiej sytuacji, w której będę opowiadał o mojej miłości przy użyciu pewnego rodzaju duchowej kamasutry, przepraszam, że użyję tego określenia. Uważam, że spisywanie technik, opisywanie ich, no to jest wszystko gdzieś potrzebne pewnie, ale to na końcu i tak jest zawsze tajemnica. To jest zawsze za zasłoną, to jest zawsze moja bardzo osobista więź z kimś, kto jest mi bardzo bliski, kto jest mi najbliższy.
i czasem jest nastrój do tego, żeby się tym dzielić, czasem go nie ma, czasem jest tak, że jest łatwiej, czasem nie. Nie chcę się do końca z tym odsłaniać, bo to jest moje, po prostu. Ja nie przyjechałem tutaj w charakterze objazdowego eksponatu właśnie uczącego technik oddychania duchowego i mówienia Panu Jezusowi. Mogę powiedzieć tyle, że zauważyłem w moim życiu, że bardzo ważną rzeczą jest systematyczność kontaktu, jak w każdej relacji. Jeżeli w relacji nie ma systematyczności, nawet krótkiego kontaktu, to ta relacja będzie się rozluźniała, będzie gdzieś tam obumierać, nie będzie poznawania się nawzajem, nie będzie przede wszystkim takiego, nie tyle informowania się, bo do tego wystarczy rzadszy kontakt, do takiego update'owania się. Ale w relacji takiej prawdziwej, głębokiej chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żeby złapać taki słuch tego drugiego człowieka. Żebyśmy się bez słów zaczynali rozumieć. Żebyśmy łapali nawzajem to, że to coś jest w jego stylu, a coś nie jest w jego stylu. Że z czymś jest mi bliżej, coś rozumiem. Jakby żebyśmy się coraz bardziej sobą stawali w pewnym momencie. I do tego potrzebna jest systematyczność. Systematyczność, ja trzymam się tego, że nie wiem, jakbym, że tak powiem, grzeszne życie prowadził, a różne miałem momenty w życiu, staram się codziennie być na mszy. Czy mogę przyjąć komunię, czy nie mogę, teraz głównie mogę, bo też pewnie jakoś ułożyłem to sobie też ze spowiedzią sensownie, mam wrażenie, to jest, znaczy bardzo mało widzę w ogóle powodów do tego, żebyśmy sobie odmawiali komunii, bo to nie jest nagroda, lekarstwo i trzeba mieć do tego takie podejście też. Natomiast wydaje mi się, że to jest coś, co gdzieś mnie trzyma, że trzyma mnie modlitwa codzienna, to znaczy wygospodarowanie sobie jakiegoś czasu na taką modlitwę, na siedzenie na tyłku po prostu. Ale im dłużej się żyje, im bardziej się w to zagłębia, to wie pani, wychodzi, że nie można rozdzielić codzienności i wieczności. Zresztą ona w Piśmie Świętym nie jest rozdzielana. Jeżeli tak wyraźnie Nowy Testament mówi, nie czekaj na Królestwo, bo Królestwo jest tu. Królestwo Boże w was jest. Królestwo Boże jest tu. Królestwo Boże jest między wami. Przyszło już do was Królestwo Boże. Jeżeli Święty Paweł mówi, że jeżeli przyjmujesz Ducha Świętego, otwierasz się na Niego, to masz ciało zmartwychwstałe, że jakby wchodzisz w rzeczywistość już po zmartwychwstaniu, mimo że jesteś przed zmartwychwstaniem. Tak, to znowu możemy fajną biblijną dyskusję odbyć, co to jest ten świat biblijny, co on znaczy. Czy to jest świat geograficzny? Oczywiście nie. Czy to jest świat postaw ludzkich? Czy to jest świat czasoprzestrzeni? Czego to jest świat? Czy to jest świat, bo w moim, na ile ja mam taką dość skromną erudycję biblijną, ale jakąś mam, nie jest z tego świata. To mówimy tu, powiedziałbym, o pewnej mentalności Starego Przymierza. Mówimy tu o mentalności świata, który nie rozpoznał Boga, który objawia pełnię wiedzy o świecie i o Bogu w Jezusie Chrystusie. Ale co jest jednoznacznie napisane? Że Panem Świata jest szata? Tak, tylko że co to znaczy, że jest Panem tego świata? Jest Panem tych, jakiego obszaru jest Panem? Ludzi jest Panem? Kraju jest Panem? Czego jest Panem? Co to jest ten świat? No bo dobra, szatan jest Panem, ale czego on jest Panem? Czyli wiemy, kto jest kierownikiem, ale nie bardzo wiemy, gdzie gospodarz. Ja myślę, że szatan, czy myślę, to u ojców też można bardzo wyraźnie czytać, że szatan jest bardzo, znaczy to u ojców, bo w Ewangelii to widać, jak kusi Chrystusa. Szatan jest przede wszystkim realistą. Znaczy szatan nie pretenduje do bycia Bogiem zastępczym, czy do wykopania Boga. Szatanowi wystarcza, że i w tym kontekście też Jezus mówi o nim jako o panu tego świata, że jemu wystarcza panowanie nad tym światem. Że jemu wystarczy to, żeby ludzie byli nieszczęśliwi i żeby mieć ten świat pod kontrolą, a on nie ma pretensji do kosmosu, on nie ma pretensji do tego, żeby udawać Boga. On się chce zająć tym światem, bo on rości sobie prawo do tego świata, bo czuje się odtrącony. Ze względu na to, że jak mówią ojcowie, bo przecież tego nie ma w Piśmie Świętym, powiedziano mu, że ma służyć stworzeniu, ma służyć temu stworzonemu światu. A on pretenduje do roli bycia Panem tego świata, mimo że został zatronizowany. A gdzie się różnimy? No, że ten
tego świata, wpływu jakiegoś. No ale to ja mówię, to znaczy zależy mu na tym, żeby człowiek był nieszczęśliwy, czy ludzie byli nieszczęśliwi. No to mówimy o tym samym, zależy mu na duszy, tak? Jeżeli szatan przejmuje kontrolę nad ludzką duszą, to nie po to, żeby ją uszczęśliwić, tylko po to, żeby człowiek był nieszczęśliwy, tak po prostu, czysto i bezinteresownie. Co to znaczy człowiek nieszczęśliwy? Człowiek, który nie jest zanurzony w Jezusie Chrystusie w objawieniu w dobru, po prostu. No bo jeżeli dobro, Augustyn miał rację, jest niewyborem zła, no to znaczy zło jest niewyborem dobra, no to co robi szatan? No nakłania mnie, żebym nie wybrał dobra, bo wtedy tworzy zło, tworzy przestrzeń, w której sam uczestniczy, bo nie wybrał dobra. No to taka dygresyjka. Ta wieczność, wie Pani, w której my się, ja czuję, że ja jestem zanurzony tutaj, teraz w wieczności. Ja czuję, że Chrystus, którego spotkam, nie będzie innym Chrystusem niż ten, którego dzisiaj spotykam. Ludzie, których spotkam, nie będą innymi ludźmi, których spotykam. Ja nawet na tej samej ziemi prawdopodobnie będę żył, tylko ona będzie może inaczej wyglądała. W pewnych aspektach, będzie przemieniona, tak? Królestwo Boże wśród Was jest. Królestwo przyszło już do Was, Królestwo Boże. Jeżeli Królestwo Boże do nas przyszło, a szatan jest panem tego świata, to teraz spróbujmy się zastanowić nad tym, jak zrozumieć ten świat i jak się zmieścić w tym świecie, z tym też, co Jezus mówi o tym, żebyśmy, nie Jezus, tylko Bóg, Ojciec, co mówi o tym, żebyśmy czynili sobie ziemię poddano, jeszcze z wieloma innymi sytuacjami, które w Biblii się pojawiają. Czy możemy zanegować tę ziemię, tych ludzi, rzeczywistość zanurzoną w czasie i uznać ją za skazaną na przegraną, bo naszym zadaniem jest dowieść wynik do przerwy, sędzia odgwiże i wtedy się dopiero zacznie fajrat, tak? I wtedy dopiero będzie fajrat i wtedy będzie fajnie. Nie, to już się tutaj dzieje, teraz już robimy niebo albo piekło. Dzisiaj każdy, ja już dzisiaj przyszedłem sąd ostateczny 5 razy, 10 razy, każdy wybór, jakiego dokonywałem, już się sam osądził. Już jest wiadomo, czy jest dobry, czy zły, bo on już się dokonał. Jak mówił Hans-Urs von Balthasar, sędzia nie musi nic robić, wystarczy, żeby był. Stajesz wobec sędziego i wszystkie twoje czyny się sądzą. Więc jeżeli mnie pani pyta, ile razy dziennie, mówię dwa razy. Raz msza i raz konkretne siedzenie przed ikonami i modlitwa. Jeżeli mnie pani pyta, ile razy akt strzelisty, wiele razy, niepoliczoną ilość razy. Jak długi akt strzelisty, bardzo krótki. Im jestem starszy, tym krótszy i im jestem starszy, tym głębsze przekonanie, że od proszenia i przepraszania lepiej jest dziękować. Im jestem starszy i im dłużej idę tą drogą, tym bardziej widzę, że to jest o milion razy bardziej skuteczne. Jak Panu Bogu dziękujesz i jak to się fachowo mówi nielubianym przeze mnie żargonem, uwielbiasz Go w tym, co się dzieje w Twoim życiu, niż jak Go nieustannie o coś prosisz i szarpiesz za mankiet, albo przepraszasz Go za grzechy, o których On i tak wie, że je popełniłeś i dawno Ci je wybaczy. Więc to są takie moje gdzieś, że tak powiem, zmagania. Jak tam było, jak wpędzie codzienności i zapomnieć o wieczności, tak? No tak jakoś. Tak. Nie da się, no. No nie, znaczy mi się przynajmniej nie da. No jakoś ja nie traktuję, może dlatego, że ja wiarę nie traktuję jako tam, że taka rzecz, co muszę ją zrobić po 18, tylko jakoś nią oddycham i ponoszę też tego konsekwencje, tak? Bo i w tyle za to dostaję i od niektórych pochwały, z niektórymi rzeczami jest mi łatwiej, z niektórymi trudniej, ale no taką cenę się płaci, takie są konsekwencje i dobrze mi z tym po prostu. I że co? A, zachwyt. To tak do przekazania. W tym raz ciężko. Myślę, że to jest, wie Pani, no... Jakby Panią zapytał, nie wiem, czy ma Pani chłopaka, czy nie, ale dlaczego się Pani zachwyciła Jankiem Kowalskim, tak? Jakkolwiek się nazywa. No to pewnie Pani mogła powiedzieć mnóstwo rzeczy i może by usiedzieć i gadać. No dla mnie to jest historia miłosna. To nie jest tak, że on mnie zachwycił tym, że ma taką brodę, albo że jest taki dobry. Tylko to się dzieje gdzieś między słowami, bo to jest historia miłosna. To jest historia jak z pieśni nad pieśniami. Znaczy dla mnie, ja się nie dziwię, że rabini dawali pieśni nad pieśniami na koniec do czytania, tak, adeptom wiedzy religijnej, bo ja jak sobie pierwszy raz w życiu przeczytałem świadomie pieśni nad pieśniami, to siedziałem i tak czytałem i po pierwsze czułem takie odrzucenie. To znaczy myślę sobie, a fuj, takie, ojej, tak? No bo to jest erotyk, tak? To jest o seksie, to jest o bliskości, to jest o pasji, to jest o miłości. Tam padało słowo, że jestem chora z miłości. Mówi ta dziewczyna do tego chłopaka, jestem chora z miłości.
I ona wszystko, co robi, wygląda rzeczywiście z bardzo miłością. Oni obaj mają odwalone, tak? No bo mówią, urwijmy się teraz, nocujmy po wioskach. Co oni będą robić po tych wioskach? Sobie sonety Mickiewicza czy tego Szekspira czytać po tych wioskach w nocy, jak światła nie było. Nocujmy po wioskach, nad ranem pójdziemy do winnic, zobaczymy, czy zakwitły mandragory i tak dalej, i tak dalej. Ja to sobie czytam, wiem w głowie, że to jest figura miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. I z takim, a fuj, myślę sobie, aż tak? Tak? Znaczy, mam taką reakcję jak wielu moich znajomych, którzy mówią, ale Bóg tak byli, ale weź Bóg, halo, gdzie z tymi rękami, tak? Tam jest miejsce dla Boga, ja jestem tutaj, przestrzegajmy porządków. Co to za jakieś mieszańce międzygatunkowe, wiesz? A on aż tak. I mój jedyny komentarz do pieśni nad pieśniami jest z różną intonacją powtarzany aż tak, wiesz? I jak sobie patrzysz na tę historię, jak sobie to czytasz, to jest aż tak. To jest miłość mojego życia, no. No i ja nie będę ci udawania, że miłość mojego życia jest lepsza niż twoja miłość mojego życia, bo ma na przykład mniej zeza, tak? Albo na przykład, że jest taki fajny. Ja o Jezusie mogę mówić dużo dobrych rzeczy, przede wszystkim mnie on zachwyca, jak go czytam w Ewangelii. Bo ja czytam, to jest fajne w ogóle w Ewangelii, że my ją dostajemy z drugiej ręki. W niektórych przypadkach z trzeciej. Ale dostajemy ją z drugiej ręki. Czyli obserwujemy portret tego człowieka odbity w kimś. Nie mam człowieka, który mi usiadł i napisał swój pamiętnik, co on sądzi, jak mu w duszy graj, co przeżył. Tylko ja zobaczyłem tego kogoś odbitego w drugim człowieku, on zostawił w nim ślad. I jak znasz kogoś, to albo inaczej, najłatwiej można poznać kogoś, kiedy się poznaje ludzi, których ten ktoś zna. Bo widać, co ten człowiek w nich zostawia. I tego się nie da oszukać. Bo autoprezentację da się oszukać. Ale tego, co zostawiłeś w drugim człowieku, się nie da. Bo ci twoi znajomi powiedzą komuś, prawda, fajna dziewczyna, albo nerwowa, albo wesoła, albo to, albo tamto, pomocna, niepomocna. Ty zostawiłeś w nich swój ślad. Jezus jaki ślad zostawił? To jest człowiek, który lubi ludzi. To jest prawda, która dla wielu chrześcijan również w Polsce jest niezapoznana do tej pory. Oni widzą, że Bóg ich miłuje, ale oni nie wiedzą, że on ich lubi. Oni jeszcze o się nie dowiedzieli, nie słyszeli tego jeszcze. Im to trzeba powiedzieć, pokazać, że Jezus jest człowiekiem, który lubi ludzi. Który jakby nie lubił ludzi, to by nie przechodził z imprezy na imprezę, co mu zarzucano. Przecież w Ewangelii mówiono o nim, że jest żabłokiem i pijakiem, tak? Cały czas byli wokół niego ludzie. Jest mnóstwo rzeczy. To jest człowiek, który jest lojalny. To jest człowiek, który jest łagodny. To jest człowiek, który jest... znaczy perswazję prowadzi tak, jak ja bym chciał prowadzić. Rozmowa z Samarytanką przy studiu. Czy on na początku, albo z tą kobietą cudzołożną. W ilu z nas jest taka pokusa? Ile razy we mnie jest taka pokusa, żeby na samym początku powiedzieć do takiej pani, to dziwko. Żeby powiedzieć, a tak szczerze staniecie w prawdzie, tak? Skrzywdziłaś męża, skrzywdziłaś dzieci, ladaco ty, tak? Ile jest pokus, żeby powiedzieć synowi, który wraca, synku, kocham cię bardzo, ale jednak jesteś kretynem, tak? Kretynem puszczarskim, po prostu defraudatorem i tak dalej, i tak dalej. Staniecie w prawdzie. Jezus mógł Zacheuszowi powiedzieć, ty złodzieju, Bogu. I na pewno bardzo wielu ludzi, którzy byli obok niego, tego oczekiwali, że nauczyciel powie prawdę o tym oszuście. A co powiedział nauczyciel? Złaź, idziemy, się napijemy i zjemy kolację. U ciebie. Zaszczyt mu robi, złodziejowi. Ale jak złodziej się zachowuje? Złodziej pod wpływem tego, jak został potraktowany, że został zewangelizowany miodem, a nie octem, sam podejmuje decyzję, że zwraca poczwórnie. Gdyby Jezus go podstawił pod ścianą i od razu mu przywalił prawdę po oczach, to może by uzyskał to, że został opluty, może by zostały wezwane straże, a może usilnie gdzieś tam przymuszony zwróciłby raz. A ponieważ po jego decyzji to zwrócił poczwórnie. Ta Fotyna właśnie, jak to prawosławni nazywają świętą Fotyną, tą Samarytankę i czczą ją, w ogóle mają tam cały jej życiorys. Rozmowa z nią. O czym oni rozmawiają? Po co ten konkubinat, w którym tam żyjesz na kocioł łapę i tych 7 facetów, co ich tam miałeś, czy 5? Nie, daj mi pić. Daj mi porozmawiamy o konkretach, o wodzie, o jedzeniu, czy on ją potępia, czy on ją ocenia. Nic takiego nie ma miejsca. Czy jak rozmnażał chleby dla 5000, nie licząc dzieci i kobiet, to czy pytał ich o wyznanie? Czy pytał ich o to, czy z nim zostaną? Czy pytał, czy coś zrozumieli? Czy oczekiwał deklaracji miłości czy przynależności? Czy sprawdzał moralność, czy sprawdzał krzyżyki? Nie sprawdzał. Wszystkim dawał. Wszystko ryzykował, wszystko rozdawał. To jest niedościgły ideał, mówił. To jest mój wzór. Ja zawsze chciałem mieć
być z kimś, o tak powiem, kto mi będzie imponował, za kim będę musiał gonić w pewnym sensie. Jak, nie w karierze, ale jako za człowiekiem. I za nim mogę. I nie ma w miłości zasługiwania, dlaczego pan kocha tego czy innego. W katechizmie, a to ostatnio dopiero odkryłem, jest, co to jest wiara? Wiara to jest odpowiedź w łasce na miłość, którą Bóg ma ku nam, którą Bóg ku nam skierował. A więc on mnie pierwszy pokochał, a więc pokochał mnie zupełnie za darmo. Ja mogę palcem nie kiwać, a on mi tak będzie kochał. Nic nie muszę robić, a on mi tak będzie kochał. Wszystkich kocha. Naiwne tak, ale ja nic na to nie poradzę, że Ewangelia przynosi taką rewolucję. Że Ewangelia przynosi rewolucję syna marnotrawnego, robotników w winnicy, którzy zostali niesprawiedliwie wynagrodzeni, ale Bóg powiedział, że co innego jest jego sprawiedliwość, a moja. Co kanonizowanie jakiegoś zabójcy albo kogoś innego na krzyżu i stawianie go na równi z Janem Pawłem II, Matką Teresą i Świętym Franciszkiem po jednym dobrze wypowiedzianym zdaniu, po jednej właściwie podjętej decyzji, jak ile ludzie się zażynają, żeby moralnie przeżyć swoje życie. Ja nie rozumiem miłosierdzia Bożego. Ja tylko mogę powiedzieć, że ono jest i że ja pięknie dorastam, a to jest rewolucja, w której ja się zanurzam. Znaczy to jest rewolucja, co my mamy do ogłoszenia. Myśmy jeszcze nie ogłosili ludziom Ewangelii, my im cały czas głosimy przykazania, my im cały czas głosimy Stary Testament. Bo się boimy, że jak ogłosimy Ewangelię, to polecą grzeszyć. Robić in vitro i zakładać związki partnerskie. Nie o tym jest Ewangelia. Ewangelii jeszcze żeśmy światu nie zakomunikowali i dlatego świat ma problem z wiarą i z chrześcijaństwem. Bo świat nie poznał jeszcze Ewangelii, od nas jej nie usłyszał. Nie zobaczył jej w nas. Może nawet bardziej niż usłyszał. Jak ją zobaczy, to będzie się działo to, co się działo za pierwszych chrześcijan. Apostołowie nie mieli żadnych danych do tego, żeby to się udało. Żadnych. Apostołowie nie znali języków, nie mieli biznesplanów, nie umieli budować organizacji, mieli tyły polityczne, nie umieli się odnaleźć, nic nie mieli. Ale Duch Święty zrobił wszystko, co trzeba było zrobić. Duch Święty, który nie jest innym Duchem Świętym niż Duch Święty, którego my mamy. Bo my nie mamy Ducha Świętego drugiej świeżości. Tylko mamy tego samego Ducha Świętego. Więc dlaczego przy nas nie ma masowych nawróceń, umarli nie stają z grobów masowo, tak jak było, i dlaczego nie wystarczy, że podejdziesz do twojego brata i siostry i się pomodlisz, a on nie zdrowieje? Dlaczego to się tak dzieje? Tylko dlatego, że wytłumaczyli ci charyzmatycy, że nie masz charyzmatu, tylko masz jakiś inny, bo im książki wyszło. Duch Święty to nie się go. Jakbyś się modlił, to byś dostał. Więc tak sobie myślę, że jak się nie zacznie to mówić jako w love story, a się cały czas będzie mówiło jako o buchalterii, o kamasutrze, o projekcie i o jeszcze wielu innych kategoriach, wiesz, to nie pójdzie. No jest taki moment, że stajesz wobec człowieka i on ci będzie zadawał te pytania o tego Jezusa Chrystusa, a na końcu powiesz, ale wiesz, ale ja jemu wierzę, ja go kocham, no. I on ci powie, to jesteś walnięty, tak? Bo masz swojego magicznego przyjaciela, którego sobie wymyśliłeś i sobie z nim rozmawiasz, tak? On mówi, ale okej, no ale ja cię nie przekonam. No pozwól mi być szaleńcem, pozwól mi być wariatem, okej, zajebiście. Ja ci pozwalam na twoje szaleństwa, nie zmieniaj mnie, nie nawracaj. Pozwól mi być szczęśliwy w moim małym, chorym, psychicznym świecie. Z moim wymyślonym, magicznym przyjacielem Jezusem i jeszcze wieloma innymi. Wiesz, masz znajomego frika, tak? I nie po tym też, ja nie znam ludzi, może ja jestem za młody jeszcze, choć jestem już stary, którzy nawrócili się poprzez młotkowanie ewangelizacyjne, tak? Że ktoś przyszedł i powiedział mu, Jezus Chrystus cię kocha. On powiedział, o jak wspaniale, całe życie na to czekałem, żeby to usłyszeć, to zajebiście, to co teraz mogę z tym zrobić? Od razu czuję, że we mnie wszystko pracuje, teraz jest tak cudownie, tak pięknie. Alleluja, chwalmy Pana, tak? Bracie, szanowne bracie, nie. Nic takiego. Znaczy, jak ludzie się nawracali, przynajmniej z tego co ja widziałem, to się nawracali, bo widzieli czyny, których dokonywali apostołowie, jak w Dziejach Apostolskich, a nie słowa i przemowy, które oni wygłaszali. Tylko czyny widzieli, znaki widzieli. Jak widzą człowieka, który jest pogodny, który jest spełniony, który jest szczęśliwy, który jest radosny, z którego emanuje dobra energia i z którego emanuje nadzieja, to on nie musi powtarzać co drugie zdanie Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, mniej lub bardziej neurotycznie, tylko on może 25 lat przeżyć i świecić i nie powiedzieć raz słowa Jezus Chrystus, a to Jezus Chrystus będzie miał w oczach i każdy zrozumie. Napisałem teraz taką książkę, w której postawiłem parę bardzo radykalnych tez, między innymi taką, że Ewangelię da się streścić w słowach pewnej piosenki Don't Talk, Just Kiss. Myślę, że to dokładnie tak jest, przynajmniej ja tak głęboko wierzę. Don't Talk, Just Kiss. Jest taki mistyk muzułmański z XII czy XIII wieku, który
Mówił, że jeżeli ktoś cię zapyta, jak Jezus Chrystus wskrzeszał umarłych, to przyprowadź go do mnie, pocałuj mnie i powiedz tak. I gdzieś chyba ten wymiar lubienia ludzi, otwartości na ludzi, czułości wobec świata, troski, ten wymiar nadkreskuł cały czas jeszcze jest przed nami do przepracowania. Ludzie sami pójdą, jak zobaczą to światło, bo w ludziach jest ten głód, żeby nie wiem, jak Janusz Palikot i cała reszta ateistów krzyczała, każdy z nich pragnie nadziei gdzieś na końcu dnia. Tak czy inaczej będą ją nazywać. Każdy chce być kochany. Każdy chce kochać. Każdy chce nadziei. O czym innym jest nasza wiara? O tym, że wolno lub nie wolno koleżankę dotykać w słusznych lub niesłusznych miejscach w tym a innym momencie? To są komentarze, które wynikają z miłości, z szacunku, z mnóstwa różnych rzeczy. To są skutki. Ale przyczyna jest gdzie indziej. Przestań głosić skutki, zacznij głosić przyczyny. I zobaczymy, czy to będzie działało, czy nie będzie działało. Nie wiem. Mi się wydaje, że to działa bardziej. W Kasisi słowo Jezus Chrystus, kiedy tam przyjeżdżają ludzie, ono pada, kiedy jest liturgia, kiedy jest modlitwa, kiedy jest głęboka rozmowa. Ale znam ludzi, którzy nie usłyszeli go tam 15 razy dziennie z ust wszystkich, bo się zajmujemy pracą, siostry się zajmują swoimi sprawami. Ludzie wyjeżdżają nawróceni. Wyjeżdżają buddyści, ateiści, tacy lewacy, że łeb urywa. Wyjeżdżają mówią, siostro, może ja bym został chrześcijaninem. Buddyści, którzy chodzą na każdą mszę, po prostu znam jednego, który chodził przez miesiąc na każdą mszę, jakbym pozwolił, to i do komunii by przystępował. I wyznanie wiary równo powtarza, nie ma z tym najmniejszego problemu. To jest ewangelizacja. Gadanie o tym, że nie wolno robić aborcji, fajnie, to jest wszystko bardzo ważne. Ale jakbyśmy tych ludzi, jakie świadectwo byśmy dali? Jaka to by była skuteczna ewangelizacja, kiedy zamiast gadać i latać, wybudowali byśmy cały ten power, włożyli w dwa domy, otwarte dla wszystkich kobiet, które chcą, które zastanawiają się nad tym, czy aborcja jest opcją. I które wiedzą, że nie będą w nich religijnie indoktrynowane. W których nie będzie tak, że od razu polecą do pokoju, w którym będzie wisiał krzyż i będą musiały codziennie chodzić na mszę, tylko dla nas będzie najważniejsze to, żeby przyjąć to dziecko. I pokazać im, że są kochane i że są bezpieczne. Co jest trudniej zrobić, a co jest bardziej efektywne. Więc ja może też dlatego, przepraszam, że tak długo mówię, ale to jest też moje doświadczenie. Po 17 latach pracy w dziennikarstwie ogarnęło mnie nieprzemożne wręcz przekonanie, że to, co robię, to jest, przeproszeniem, pieprzenie kotka za pomocą młotka, tak? Znaczy, albo też robienie innej rzeczy o Chopinie, o znanym polskim kompozytorze. Że ja 17 razy już wziąłem udział w debatach o aborcji, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, 150 razy rozmawiamy o in vitro i tak się nadal nic nie zmieniło, o gejach też rozmawialiśmy i o wielu innych przypadkach. Dalej wszyscy są dokładnie na tych samych pozycjach. Dalej gadam, bo taką mam pracę i za to mi płacą, a kredyty trzeba spłacać. Natomiast postanowiłem wziąć się też do roboty. I muszę powiedzieć, że efekty ewangelizacyjne, które obserwuję, na razie nie przez swoją działalność, ale przez działalność ludzi, z którymi pracuję, są tak pierońsko nieporównywalne do mojego słowotoku, że będę robił co w ludzkiej mocy, żeby coraz mniej gadać i coraz więcej robić. Jak będzie trzeba, to jeszcze z 15 tych fundacji założę i jeszcze 1000 osób będę gwałcił, żeby mi płaciły te dziennie, żeby mi płaciły te 5 zł, bo ja wierzę, że to naprawdę teraz jest potrzeba znaków, teraz jest potrzeba czynów, teraz jest potrzeba świadków, a nie nauczycieli, no po prostu. To się nazywa podcastach, czyli ja się już nie gadam. Już wszystko powiecie. Dobra, mogę jeszcze, bo się już rozgrzałem, to muszę na koniec jeszcze wylądować. To ostatnie pytanie jeszcze, dobra? Ostatnie. Dobra, wiem, bo to jeszcze jakieś ankiety musisz zrobić, bo oni chcą was skaptować, bo już pasterstwa, więc jeszcze muszą udać ankiety. Wasze plany. Znaczy wiesz, ja zawsze byłem pobożnym dzieckiem, u mnie w rodzinie nie ma tradycji dewocyjnych, wiesz, mama mnie nie zostawiała w kościele na długie noce, a ja też nie byłem, znaczy żartowano, że byłem dzieckiem, które w piątki odmawiało pokarmu matki, wiesz, i święta nakazane pchało wózeczek samo do kościoła na samochodzie. Ale no, mnie jakoś to zawsze kręciło, tam byłem ministrantem i to zawsze było jakieś takie interesujące. Stąd wiem, że nie wszyscy ministranci są molestowani wbrew temu, co twierdzi wielu moich kolegów. A nie wszyscy księża są grubi, tak jakby się spodziewali wikarego i jeżdżą najdroższym samochodem i wiesz, i molestują go z
że to jest jednak trochę bardziej złożona rzeczywistość. Natomiast jest tak, że... znaczy oczywiście są też tacy, to straszne, ale są też tacy i z nimi trzeba pracować i sobie radzić z tym problemem. Natomiast wiara to jest, wiesz, znowu Baltazara zacytuję, to jest rzeka przez mój krajobraz. To po prostu jest coś, co jest wpisane w niego, to płynie. Kiedyś miałem taki przypadek, że prowadziłem program między sklepami w Złotych Tarasach i miałem takiego gościa z jakiejś wspólnoty nowej, właśnie ewangelizacyjno-wzmożonej, który był tak podjarany w ogóle, że w ogóle, że tylko Jezus, 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 Jezus. No i poszliśmy do toalety po nagraniu tej naszej rozmowy i on tak mnie wcześniej nie znał, ale tak porozmawialiśmy, no i jemu wyszło, bo w tych wspólnotach jest taki cały żargon, nie? Że tutaj się składa świadectwo, tu się staje w prawdzie, tutaj się ubogacą, się ewangelizuje, tam może takie. No i on mi mówi, że takie świadectwo złożyłem. Ja po prostu cały czas, jak słyszę, że składam świadectwo, ten proces rekrutacyjny widzę na studiach. I jakoś, tak jak moi znajomi na przykład, że jak ja mówię o modlitwie uwielbienia, to im się odradza, albo adoracji, to im się kojarzą takie koty mruczące, wiesz, i ocierające się o siebie. No bo co to jest adoracja, tak? I ja dopiero roztłumaczam tym koleżankom, na czym polega adoracja, a mi się wydaje, że tak siedzisz przed Jezusem i tak mówisz, mrrr, a on się wiesz, to też jakby, no, można być głupi, ale ludzie mają rzeczy w głowach, nie? No to trzeba wyprostować. No i stoimy w tej męskiej toalecie i robimy to, co się robi w męskiej toalecie, jeżeli się jest heteroseksualnym mężczyzną. I on widać, że nie wytrzymał po prostu, nie wytrzymał. I po prostu jeszcze w trakcie dokonywania tych czynności, które też przecież Pan Bóg w nas wpisał, kiedy Jezus wszedł do twojego życia? Kiedy Jezus cię dotknął? Powiedz mi, kiedy Jezus wszedł do twojego życia? Kiedy uznałeś go za swojego Pana i Zbawiciela? Ja się poczułem trochę zażenowany, bo nic co ludzkie nie jest Bogu obce, ale zacząłem tak jakoś doprowadzać, że te sytuacje się jednak przyniosą, chociaż podumywały. I żeby tam składać świadectwo. Ale on był tak nakręcony po prostu, że tam za chwilę byśmy wzięli za ręce, czy zaczęli po prostu robić się ryzyka. Tylko ja uciekłem, bo miałem świadomość, jakby to wyglądało antywangelizacyjnie, gdyby ktoś wszedł wtedy, prawda, do tej toalety. No więc zawsze jak obcuję z takimi ludźmi, to czuję, że ich rozczarowuję, że chcieliby usłyszeć, na przykład jest taka opowieść o takim rockmanie, co się nawrócił, jak szedł po rybę, tak? Szedł po rybę i się nawrócił. Ja już jako przykład w kazaniach, to chyba w internecie gdzieś jest, bo to wszyscy w tych kazaniach mówią, już słyszałem to z 5 razy i za każdym razem było tak akcentowane, że on szedł po rybę, się nawrócił. Jak szedł po, z przeproszeniem, suchą krakowską, to już by nie było tego efektu logicznego, prawda, tego ewangelizacyjnego. Ale jak szedł po morszczuka, czy tam po pangę, czy po flądrę, to po prostu wiadomo, no po rybę szedł i Jezus do niego przemówił. Chciałbym opowiedzieć, że tak jak jeden kandydat do seminarium, do 5 roku życia prowadziłem życie grzeszne, a później nawróciłem się i żyłem już z Jezusem. Chciałbym opowiedzieć, tak jak na przykład mnie pytają, jak wyszedłem z zakonu, tak, i czekałem, że jakaś kobieta mnie zwiodła, że coś tam. No chciałbym, nic takiego nie ma. Nie nastąpiło po prostu nagle, że ja szedłem i chciałbym, żeby nastąpiło. Bo ja czasem po prostu siedzę przed tym Panem Bogiem i krzyczę, kiedy do jasnej cholery wreszcie mi się objawisz, kiedy wreszcie się zaczną dziać te rzeczy, co się u tych wszystkich ludzi dzieją, co ja o nich czytam, a oni się nie dzieją, tak? Do mnie to kurna w łagodnym powiewie, tak? Po prostu. Szmer łagodnej ciszy. Pełne trzęsienie ziemi. Pastuszką Matka Boska. Dziewczynka szła po drzewo w las łobodowo, tak? A ja po prostu siedzę i mam po prostu radar mieć nastawiony, bo on w łagodnym powiewie. Więc generalnie nasz związek jest taki trudny, ale powiedziałbym rytmicznie się rozwijający w tempie mojej percepcji. No. I to? No nie, no pewnie, że jestem zazdrosny. A co mam mu scenie robić, jeżeli on właśnie do innego i później jeszcze opowiadają, składają te świadectwa. I w ogóle, że mi Jezus mnie nagle dotknął, wszystko się zmieniło, mówię, kurwa! A ja? Tak? A ja co, macochy? Wiesz, czasami masz naprawdę ochotę, całą tę jego delikatność, tę cierpliwość, ten łagodny powiew, ten szacunek do twojej wolnej woli, być kurna, za włosy i do jaskini, tak? Po prostu, no. Przepraszam, że użyję porównań z innej sfery życia. Więc to jest coś takiego, znaczy ta moja relacja, że ja mówię o listach trywialnych, ona dla mnie jest nietrywialna, bo to jest dla mnie naprawdę żywe, tak? Bo ja normalnie się wpieniam.
Jak ja siedzę z moim spowiednikiem, o tym dyskutuję, to że ja mam ten problem, że mój spowiednik jest charyzmatyk, a ja jestem sceptyk. I to śmieszne, bo ostatnio mieliśmy taką serię na przykład spowiedzi, że ja mówię, i wiecie co, i tak jakby tak, to jak jakoś, nie wiem, no tak już teraz mówię, jak Fredek Kiepski zaczęło działać. A on mówi, bo ja ci tłumaczę, 5 lat ostatnich ci tłumaczę jedną rzecz, że ty klęczysz przed tym swoim piekarnikiem i takie pobożne robisz figury, i lewą ręką za prawe ucho, i tam tymi różańcami się obkręcasz, te pielgrzymki mnożysz, i te praktyki, posty, i tak się modlisz, żeby to ciasto zaczęło rosnąć, a tu jest ciasto, a tu proszek do pieczenia. I jak ty włożysz ten proszek do pieczenia do tego ciasta, to ono zacznie rosnąć, ale ty dalej się tak modlisz, żeby to siłą woli się samo przesunęło. Więc to wszystko zacznie się dziać w swoim życiu, o co ty tak prosisz, czego zazdrościsz, jak ty zaczniesz żyć Ewangelią. Jak zaczniesz żyć Ewangelią i się otworzysz na Ducha Świętego, to ci się zaczną dziać takie cuda, że Bernatka, dziewczynka, jak szła po drzewo w las, to jest mały pikuś w porównaniu z tym, co się zacznie u ciebie, tak? I wszystkie paszobory świata to się schowają, bo on ostatni koło nie wskrzesił, a ty jakby jeszcze przez Powązki, to wiesz, ludzie na przystanku nie zmieszczą. Więc jest rzeczywiście to burząca perspektywa, żeby zablokować ruch w połowie Warszawy, ale no, jeszcze moje chrześcijaństwo jest, jak widać, i relacja zacięta. Natomiast jak już znowu słyszę, siadam i słyszę, że będzie szmer łagodnego powiewu, to mam ochotę całego tego po prostu Eliasza, całą tę księgę jego królewską i po prostu, i to wszystko mam ochotę po prostu cisnąć. Wiesz, moja znajoma siostra zakonna, jak poszła pierwszy raz na katechezę do gimnazjum, to wróciła się, modliła bardzo gorliwie i mi się to bardzo podobało. Zamknęła drzwi od kaplicy, wzięła torebkę, cisnęła wiesz, w stronę tabernakulum albo wręcz tabernakulum, powiedziała sam sobie ich liczucz. I ja uważam, że to była bardzo głęboka modlitwa. Tak? Tak samo jak już zupełnie poważnie też piszę w jednej z książek o modlitwie, że ojcu umierało dziecko, to zerwał krzyż ze ściany i rozbił na głowie kapelanowi szpitalnego. I też uważam, że to była modlitwa. I myślę, że Pan Bóg ją wysłuchał. Więc myślę, że też Pan Bóg nie oczekuje ode mnie, że stając przed nim, będę, wiesz, wciskał się w pierwszokomunijny garnitur, który mnie bije w szpach i będę mu recytował miłe rzeczy, recytował miłe rzeczy, recytował miłe rzeczy. Bo on chyba nie jest z tych. Natomiast zazdrosny rzeczywiście czasami bywam. Zwłaszcza kurna o tych charyzmatów, wiesz, że po prostu oni się już nawet licytują, u którego fajniejsze uzdrowienie było, tak? Komu bardziej noga urosła i ile razy tego jest na tydzień i w ogóle tam takie tam wiesz, że tam noga odrosła mi dwie ręce, wiesz, że tam w ogóle ktoś leżał i stał, że siedział, to tam mały piguś, to wiesz, to w takich zawodach to ja bym wziął udział. No tylko że nie bardzo jakoś mam charyzmat chyba do tego. Może do czegoś innego mam, ale też jeszcze nie odkryłem. Ale dobrze się zapowiada.